Prowadząc witrynę, ważne jest zarządzanie komentarzami. Często komentarze stanowią jedyny sposób komunikacji z naszymi czytelnikami czy użytkownikami naszej strony. W WordPressie znajdziemy specjalną sekcję, specjalną stronę dla komentarzy. Kliknijmy sobie tutaj. I kiedy już na niej jesteśmy, widzimy wszystkie komentarze umieszczone na tej stronie. W tym momencie to są dwa komentarze. Widzimy nazwę użytkownika, jego adres e-mail. Każdy komentarz możemy zatwierdzić, wtedy zostanie on opublikowany, odpowiedzieć na niego, co również możemy zrobić ze strony, jeśli jest już opublikowany. Możemy także dokonać jego szybkiej edycji, to znaczy edycji teraz w tym oknie bez odświeżania, również pewnej edycji, oznaczyć jako spam i przenieść do kosza. My w tym momencie zatwierdzimy ten komentarz. I już powinien być widoczny na stronie. Aby zmienić ogólne ustawienia dla komentarzy, musimy przejść do menu ustawienia, a następnie udać się do dyskusji. I widzimy tutaj różne ustawienia dotyczące komentarzy, na przykład autor musi wprowadzić swój podpis i e-mail. Możemy także zmienić ustawienie, kiedy ktoś doda komentarz. Kiedy ktoś doda komentarz, wtedy będziemy otrzymywać maila z powiadomieniem. W tym miejscu możemy również zmienić, ile poziomów ma zakorzenianie komentarzy. To wszystko w tym krótkim odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.